Jadę sobie do Proszłowa i nie wiem, czy widzicie to samo co ja, ale tam jest coś wielkiego. Góruje nad miastem. Spróbuję przybliżyć. Wygląda, jakby wiatrak stawiali normalnie. Aż sam jestem ciekaw, co to jest. Podjadę i zobaczę. Kuźwa, nie wierzę normalnie. Stawiają antenę. Na 99% jest to antena komórkowa, czy do sieci komórkowych. Jestem ciekaw tylko, czy normalna, czy 5G. Co najzabawniejsze, tu jest szkoła. Tu jest szkoła, tu się stawia antenę. Gdzie promieniowanie będzie siać po dzieciach, aż miło. Nie wiem, kto to wymyślił, ale po prostu... No jestem ciekaw, co z tego dalej będzie. Czy to jest 5G? W Warszawie już są jakieś pierwsze. Nie zdziwiłbym się, jakby tutaj też stawiano takie. Oby nie. Oby nie. Oby nigdy to nie weszło w Polsce. Przy szkole. Kurde. Patrząc na to z drugiej strony, mamy budynek, ja wiem, 6-7 metrów od tej anteny. Szkoła ma z 50 metrów, może niecałe. Niewiarygodne. Zimno się zrobiło i powiem wam, że tak trochę mało czasu mam ostatnio. Bo ledwo wstałem teraz od komputera, odpisywałem na komentarze wasze. I też nie na wszystkie jestem w stanie odpisać. Znaczy odpisuję, ale z opóźnieniem. Ale ładna aura za mną. Odpisuję, ale czasu na to za dużo to nie ma. I do tego stopnia, że teraz już jest po zachodzie, a ja przyszedłem zrywać warzywka po dzisiejszych przymrozkach. Bo trzeba paprykę zerwać. Selera też zerwę i pora. Chociaż te... teoretycznie mogłyby jeszcze chyba posiedzieć w ziemi, ale nie będę ryzykował. Zerwę, pierwszy raz zrywam selera, więc zobaczymy, jak pójdzie. Natomiast wracając do tego czasu, no to muszę coś zorganizować, bo kurczę, pogodzić wszystko i pracę jakąś tam zarobkową i prowadzenie tego bloga, kanał, montowanie wszystkich filmów, robienie to zajmuje bardzo dużo czasu, a jednocześnie przecież to, o czym montuję, czyli na przykład prace ogrodowe, to przecież muszę te prace jeszcze wykonać. Więc tak trochę chyba za dużo tego wszystkiego. Muszę jakoś to inaczej zorganizować. Może najlepiej to by tak było, żeby z tych wiejskich inspiracji zarabiać i wtedy już nie musiałbym innej pracy zarobkowej kombinować. I to by było dobre rozwiązanie. Muszę coś tu muszę wymyśleć. Bo szkoda by było rezygnować z tego przedsięwzięcia, bo jednak jest fajne. Mi się wiejskie inspiracje podobają i wam chyba też, więc... Taka opcja chyba nie wchodzi w grę. Dobra, to do przemyślenia. Jak ktoś ma jakieś sugestie, to chętnie poczytam w komentarzach. Natomiast bierzemy się za zrywanie selerów. Zobaczymy, jak pójdzie. Tu jest, tam jest. Tak jak mówiłem, nigdy nie zrywałem selerów. Więc nawet nie mam pojęcia, czy trzeba wyrwać je za liście, czy... O, może i wyciągnę go. O, chociaż... Widzę, że tam... O! Wielkolud. I to chyba jeden z tych mniejszych. No. To jest ten mniejszy. Te będą większe. I do wiaderka. Pójdzie do ziemianki. Tam sobie będzie... O, ten jest większy. O kurde, no ogrom. Zimno jest. Dzisiaj też będzie przymrozek, ale wielgachny. Piękny. Może liście sobie dzisiaj do soku zużyję. Dobra, wyciągam jeszcze kolejne i czekam mnie zrywanie papryki, bo papryka niestety już po liściach widzę, że no niestety nic z niej nie będzie. Owoce też się zrobiły takie mięciutkie, takie wiotkie, a myślę, że jeszcze spokojnie można je zjeść teraz.
więc pozrywam całą tą paprykę. Trudno. Miała jeszcze dojrzeć taka, żeby była w pełni czerwona, ale będziemy jedli pół czerwoną, pół zieloną. Kusi mnie, żeby jednego selera zostawić eksperymentalnie, zobaczyć co z niego będzie później. Poza tym słyszałem, że selery w drugim roku kwitną, więc może przysypie się po prostu ziemią, ściółką. Tego chyba zostawię. Tutaj tak w rogu jest zakamuflowany, a resztę wyrywam. Jeszcze nagram, bo liście przynajmniej ma dwa razy większe od tych poprzednich selerów. Więc podejrzewam, że może być... O kurde. Muszę te liście wszystkie odratować jeszcze, albo je zamrożę. Będzie do zupy. Bo i tak się urywają teraz. Mam mnóstwo młodych liści. Chyba to inaczej trzeba coś czuję zrobić. O kurde. O, słuchajcie, takie selery u nas wyrosły. No niesamowite. No piękny, ogromny. Niesamowite. Zmieniłem zdanie, jednak tamtego selera wyrwę, a zostawię selera w tej skrzyni. I zrobiłem mu taką wyściółkę, słuchajcie, z koszoną trawą. Więc przed tymi większymi przymrozkami, które teraz w nocy jeszcze będą, to spokojnie go ona powinna ochronić. Przynajmniej korzeń. A później te skrzynie będą uzupełniane ziemią, kompostem, więc ten seler i tak będzie głębiej w ziemi, więc zimę podejrzewam, że przetrwa i zobaczymy, czy w przyszłym roku nam zakwitnie. Także zostajesz. A zobaczcie, co się ze szpinakiem stało. Szpinak po dzisiejszym przymrozku troszkę stracił, ale żyje. Jeszcze żyje. Dzisiaj na sok go przerabiam. Częściowo. No a powoli już niestety podejrzewam, że przymrozki go wykończą, więc długo nie pociągnie. Za to tam jarmuż pięknie rośnie. On tam na mróz jest odporny, więc jeszcze długo chipsy z jarmużu będą. Brukselka też się jakoś trzyma. W ogóle piękne kolory o tej porze. Przy tym nie wiem, muszę jakieś zdjęcie zrobić. Dobra. Słuchajcie, ciemnica totalna. A ja jeszcze chodzę, kurde. Nie, muszę światełko zapalić, nie ma co. Nie ma co. Przy okazji coś nagram, a przy okazji też pokażę wam. I będę widział. Słuchajcie, to jest na przykład brukselka. Świetnie się trzyma po mrozie. A to jest papryka. Totalnie papryka wpadła. Jest nieodporna zupełnie na mróz. Nic a nic. Także wszystkie owoce zebrałem. Na szczęście owoce są w dużo lepszym stanie. I myślę, że dojdą do siebie. Tak patrzę, czy jeszcze gdzieś papryki mam. Tutaj była jeszcze jedna. Ale z niej zrywałem chyba... I tu już chyba nic nie zostało. Te krzaki już będą do wywalania. Dobra. Szpinak świetnie. Tu była jeszcze kiedyś... O, jest. Widzę, że jest. Taka malutka papryczka pod szpinakiem. Schowana. Szpinak ją totalnie przykrył. Ale na niej to chyba już od dawna nic nie było. No. Nie ma nic. Ale słuchajcie, jestem w szoku, że tyle papryk jeszcze udało mi się zebrać. Naprawdę. Pokażę wam, bo to jest ilość taka... O, a nie, tu zepsuta. Tu jeszcze zerknę, czy jakaś taka maleńka jeszcze jest. Reszta albo zepsuta, albo już wszystko oberwałem. Tutaj tak samo. Wszystko oberwane. Jeszcze tu chyba jest taka mała. Reszta jest ok. Dobra, słuchajcie, patrzcie. No nie spodziewałem się, że tu jest raptem 4 krzaczki mieliśmy. 4-5, bo chili jeszcze. I proszę. Część już taka jest, nawet może ją da się skonsumować. Ramiro pięknie rośnie.
niekształtne takie trochę, ale ładne. Ramiro zaczyna dojrzewać, więc może coś z tego będzie. Niektóre da się już zjeść. Niektóre dam słoiki, a reszta może dojrzeje gdzieś na parapecie. No, to miała być czerwona. Czyli jeszcze dużo jej brakuje. Ale szok generalnie, że takie papryczki jeszcze po przymrozku i tyle ich u nas było. To sam jestem pod wrażeniem. Trochę uzupełniamy działkę w jakieś pojedyncze drzewka. Jakieś tam świerczki, leszczyny, dęby. No, także powoli gdzieś tam sobie będzie to wszystko rosło. Na razie to jakieś takie maleństwa po pół metra, po metrze. Leszczynę zresztą pokazywałem wam na poprzednim filmie z działki od brata. I tak większość tutaj drzewek właśnie z takich źródeł. Zobaczymy, co z tego powyrasta. Ale już nie będzie tak pusto. Z czasem ten ogród się pięknie urządzi. Tak to jest, do jasnego pioruna, do jasnej cholerci, do ciemnego gwintu i do stukroci. Tak to jest, że baba pójdzie do ogrodu i coś wymyśli zaraz, że trzeba ten, już cię woła, już stuka ci w okno i mówi, że musisz przejść, musisz przejść. Michu, ma, musisz mi pomóc, ma, musisz coś, ma, musisz. No to jestem, o co chodzi, kobieto? A nic. I jakże się cieszę, że cię widzę. Tępe już to jest, wiesz? Tępe to są podobno ludzie na wsi. Chociaż ja mam trochę inne zdanie. Tępe to jest? A wiecie, za czym Dziuńka szaleje? Równie bardzo jak za pożyczkami czerwonymi. Za winogronami. Masz. I poszła. I nie ma winogron. Teraz se będzie dłubać powoli. Bardzo lubi. Myszy i winogrona. Ciągle myszy łapie codziennie. O, właśnie tutaj a propos. O, widzę, że zamęczyła jedną. Wczoraj jedną uratowałem. Prosto z pyska jej wyjąłem. Jeszcze mokrą taką obślinioną mysz, ale uratowałem. Nic jej nie było. Dziuńka tylko nosiła w pysku i się nią bawiła, wymęczyła, wymaltretowała, ale uratowałem. Ja wiem oczywiście, że wiele osób spośród was powie, że jestem pojemny, bo ratuję myszy. No ale cóż, taki jestem, no. I nie zamierzam się zmienić pod tym względem. Także wolę być porąbany w tę stronę, niż wszystko zabijać. Dobra, a teraz Dziuńce przerwiemy posiłek. Dziuńka, co ja mam? No! Ciekawe, czy się w ogóle zainteresuje, bo winogrona cenniejsze. Dziuńka! Dziuńka, hej! Masz! Masz! Zeżarła wszystkie winogrona, dopiero się zainteresowała. Uwaga! Rzucam! Hej! Dziuńka, łap! Dzisiaj zainteresowania zero. Wystarczyły winogrona. To, że Agatka jest pracowita, to absolutnie macie rację. Ale Agatka jest też niesamowicie uparta. Ona jak się uprze na coś, że coś zrobi, to zrobi. Zresztą podobnie jak ja. Tylko u nas zajmujemy się zupełnie różnymi rzeczami. Na przykład ja bardziej gotuję, a Agatka bardziej działa w ogrodzie. A poza tym założyła dzisiaj mój szalik. Ty, a dlaczego masz mój szalik? Nie, hehehe, tylko to mój najlepszy szalik. Oddawaj.
Ty kurde, no. No dobra. Ja właśnie szukam przepisu na obiad. Będę testował dynie i różne warianty i tworzył swój przepis. Wchodzimy na placówkę, a na placówce pracują jacyś robole w czapkach. Co ty masz na to napis na tej czapce? Rasizm? Na pewno. Rangers! Ooo, takie tam czy coś. Czy jakieś takie. No i taką żeśmy sobie tą zamrażarkę kupili. Ale żeśmy przepłacili. Całe 50 zł nas kosztowało. A jest jakieś firmy czeskie, jakieś węgierskie, kurna, rumuńskie, cholera wie. Jak? Coś z tego będzie? Nie wiem jeszcze. Tu były szuflady wyeksmitowały do mycia. Jeszcze trochę mycia i będzie wszystko pięknie, fajnie. A ja się biorę za dokładanie drzownic do kompostu. Bo tutaj zimują nasze drzownice ze zgniłymi jabłkami. I zaraz będę je wyciągał. Przekładał do wiaderka, w którym też powinny być nasze drzownice. Zobaczymy, ile się tego nalęgło w międzyczasie. Proszę, w wiaderku się wiją. Małe też są. Jakieś, dobra. Zaraz zobaczymy w akwarium. Patrzcie, podniosłem jabłko, a pod jabłkiem ile tego żyje. Teraz podniesiemy jeszcze jakieś drugie. Uwaga. Tu ich nie ma. A tu? Są. O. Są. O, jest tego pełno. Muszę tylko się dokopać do głębszych warstw. One się w jakichś grupach gromadzą. Widzę. A tutaj coś przesunąłem i znowu o o tego robactwa. A miejscami nie ma nic. Także ukopujemy, ukopujemy. Reszta się będzie dalej rozmnażać przez zimę, a teraz ta część pójdzie do kompostu i będzie go przerabiać i tam się namnażać. Widzę, że skurbane siedzą głębiej trochę. Na tyle ich powierzchni nie było. Och. Zobaczmy. Patrzcie. O kurde. Zawartość wiaderka wywalona. I proszę bardzo. Jakie mamy tutaj? Wszędzie są. A tu chyba najwięcej, co tu jest? A, bo tu jest jabłko. To się działy na jabłku, ale poza jabłkiem też są. Już się tam zaczynają chować powoli. Więc one sobie tu w kompost będą wchodzić, tylko ja muszę poprzekładać trochę w różne miejsca kompostu, żeby było też o równomiernie gdzieś tam się porozchodziły i zaczęły tutaj, o piękne, zaczęły tutaj penetrować ten kompost. Już na wierzchu jest mnóstwo takich starych roślin, liści, jeszcze dołożę słomę i to powinno odrobinę zabezpieczyć przed większymi mrozami. Oczywiście i tak jak będzie zimno, to drzownice sobie
zejdą głębiej, ale jeszcze zanim będą mrozy, to one tutaj będą nieźle pracować. Dobra, przykrywamy. Niech one sobie tam wchodzą głębiej. To się pożegnam na razie do następnego fragmentu. Pisałem wam w artykule, na co zwrócić uwagę, kupując dom. Pisałem wam o sąsiedztwie. I naprawdę warto zwrócić uwagę, czy ma się fajnych sąsiadów, czy będzie się miało fajnych. Oczywiście na początku wydają się wszyscy fajni, więc warto się spotkać 2-3 razy z nimi, zanim się kupi dom. Ja na przykład mam fajnych sąsiadów i wczoraj byłem sobie u nich na obiadku. Agata akurat miała fryteczki u nich, więc była zadowolona. Dzisiaj na przykład przed chwilą zrobiłem hummus w dwóch smakach. O! I jadę teraz poczęstować hummusem sąsiadów, żeby spróbowali, bo nie wiem, czy próbowali hummusa. Więc tak sobie co jakiś czas ktoś komuś coś daje, ktoś kogoś częstuje, ktoś kogoś zaprasza. Naprawdę fajnie mieć fajnych sąsiadów.